Identyfikator podmiotu SCP-294. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-294 nie jest objęty żadnymi standardowymi specjalnymi czynnościami przechowawczymi. Jednakże, wyłącznie pracownicy z upoważnieniem poziomu drugiego i wyższego mogą dokonywać interakcji z obiektem. Szczegóły w dokumencie SCP-294-A. SCP-294 jest obecnie przechowywany na pierwszym piętrze pokoju wypoczynkowego dla personelu i zawsze monitorowany jest przez dwóch strażników z upoważnieniem poziomu trzeciego. Opis. Obiekt SCP-294 przypomina standardowy automat do kawy. Jedyną wizualną różnicą pomiędzy obiektem a zwyczajnym automatem do kawy jest panel dotykowy z przyciskami odpowiadającymi standardowi klawiatur QWERTY. Po wpłaceniu 50 centów amerykańskich pojawia się monit proszący użytkownika o wpisanie za pomocą panelu dotykowego nazwy dowolnego płynu. Po dokonaniu tego w miejscu odbierania produktu zostanie umieszczony papierowy kubek o pojemności 355 ml, 12 uncji, do którego zostanie wlany płyn, który wybrał użytkownik. Przeprowadzono 97 uruchomień wstępnych. Zamawiano m.in. wodę, kawę, piwo, napoje gazowane, płyny nieprzeznaczone do konsumpcji, jak na przykład kwas siarkowy, płyn do spryskiwaczy, olej silnikowy, a nawet substancje, które zazwyczaj nie istnieją w stanie ciekłym, na przykład azot, żelazo czy szkło, z których każdy skutkował dostarczeniem wybranego produktu. Nieskuteczne jednak były próby zamówienia produktów stałych, jak na przykład diamenty, jako że SCP-294 najprawdopodobniej może dostarczać wyłącznie te substancje, które mogą istnieć w stanie ciekłym. Warty odnotowania jest fakt, iż po około 50 użyciach automatu, ten przestał odpowiadać na zamówienia. Jednakże po okresie około 90 minut, obiekt najwyraźniej dokonał uzupełnienia zapasów. Interesujące jest również to, iż podczas gdy wiele cieczy kaustycznych zazwyczaj przepaliłoby normalny kubek papierowy, efekt ten nie dotyczy najwidoczniej kubków dostarczonych przez automat. Zaplanowano kolejne testy. Zgodnie z sugestią, SCP-294 został przeniesiony na pierwsze piętro pokoju wypoczynkowego personelu, celem zaoszczędzenia na wydatkach. Od czasu incydentu 294-01 interakcje z obiektem wymagają obecności strażników i posiadania odpowiedniego poziomu upoważnienia. Dokument SCP-294-A odnosi do incydentu 294-01. 21 sierpnia 2005 roku agent Joseph próbował wykorzystać SCP-294 do otrzymania kawy podczas jego przerwy w pracy o godzinie 9:30. Agent zamówił produkt Kubek Joe, mała czarna, po prośbie agenta, który chciał przekonać się, co ten obiekt potrafi. Kilka chwil po potwierdzeniu zamówienia, agent Joseph zaczął się obficie pocić i donosił o zawrotach głowy na moment, nim zemdlał. Po przeniesieniu nieprzytomnego agenta do skrzydła szpitalnego, zespół medyczny odzyskał zawartość kubka, który został dostarczony agentowi przez SCP-294, mieszanina krwi, tkanek i innych płynów ustrojowych. Testy wykazały, iż sekwencje DNA materiału biologicznego, który dostarczył SCP-294, odpowiadały sekwencjom agenta. Agent przeszedł pełną regenerację w ciągu 4 tygodni odpoczynku i nawadniania dożylnego. Prześwietlenia rentgenowskie ani tomografie osiowe nie wykazały żadnych oznak szkód w organizmie agenta, wobec czego został on zwolniony spod opieki lekarskiej. Obaj agenci otrzymali reprymendy. Zalecano objęcie SCP-294 dodatkowymi środkami bezpieczeństwa. Dodatek SCP-294-F. Po przejrzeniu dokumentacji SCP-294 zasugerował przeprowadzenie testów mających określić zdolność SCP-294 do pozyskiwania żądanych płynów z dystansu. Dodatek SCP-294-H pod nadzorem O5 usunięto. Zamówiono kubek wydzielin SCP-075. Na produkt składała się zamówiona substancja, a kubek poprawnie przechowywał ciecz. Jednakże 2 godziny później złożono raport z incydentu 075-07, szczegóły w dodatku 075-M. Uszkodzenie przechowalni miało miejsce podczas przeprowadzenia testu, przez który SCP-075 przeszedł w stan aktywny. Wówczas obiekt zdołał wydzielić podstawowy roztwór o objętości równej objętości kubka do kawy. Następnie wykonano awaryjną procedurę przechowawczą, co sprawiło, że obiekt osiągnął stan pasywny. Płynu nie odnaleziono podczas dochodzenia po incydencie. Dodatek SCP-294-I. Naukowiec zamówił kubek złota. Maszyna dostarczyła mu kubek stopionego złota.
Naukowiec zamówił następnie podobne drogocenne materiały, co skutkowało tym samym wynikiem. Dodatek SCP-294-J. Naukowiec zamówił, z bezpiecznej odległości, kubek antywody. Maszyna zabrzęczała krótko, a następnie wyświetliła monit brak zasięgu. Teoria zakłada, że SCP-294 ma ograniczony zakres materiałów oraz nie jest w stanie pobierać ich z wymiarów ani uniwersów alternatywnych. Dodatek SCP-294-K. Naukowiec zamówił diament. Maszyna zabrzęczała krótko, a następnie wyświetliła monit brak zasięgu. Podobny wynik dotyczy zamówień innych substancji stałych. Jako że diament jest stałą, skrystalizowaną formą węgla, maszyna prawdopodobnie nie dostarczyła płynnego węgla, gdyż nie byłby on diamentem. Kiedy po chwili zamówiono kubek węgla, maszyna dostarczyła kubek płynnego węgla. SCP-294 pozostał niewrażliwy na szkodliwe właściwości owego płynu. Dodatek SCP-294-M. Rozpoczęto testy mające określić zasięg zdolności pozyskiwania zasobów SCP-294. Stworzono unikalny związek złożony z czynników o nieujawnionych proporcjach, m.in. wybielacza marki coli marki proszku MET-RX i garam masali. Płyn stworzono i umieszczono w zamkniętym pojemniku 25 metrów od SCP-294. Po złożeniu zamówienia otrzymano wybrany płyn. Dostarczona objętość zamówionego produktu była identyczna z objętością płynu, którego ubyło z wyżej wymienionego pojemnika. Dodatek SCP-294-O01. Naukowiec obserwowany przez pracownika z upoważnieniem poziomu 4 zamówił najlepszy drink, jaki kiedykolwiek piłem. SCP-294 dostarczył mu wówczas płynu z wyglądu podobnego do coli. Naukowiec zidentyfikował ciecz jako zmieszany drink, który pił podczas swojego wieczoru kawalerskiego i który uznał za najlepszy drink. Nie był świadom tego, z jakich składników, oprócz rumu i coli, przygotowano drink. Zaplanowano dalsze testy mające określić, w jaki sposób SCP-294 pozyskuje informacje. Dodatek SCP-294-O01-A. Podobnie postąpił agent zamawiając najlepszy drink, jaki kiedykolwiek piłem. SCP-294 dostarczył mu wówczas ciemnego płynu z białą pianką, który później zidentyfikowano jako wiedeński lager. Na kubku pojawiło się kolorowe zdjęcie przedstawiające 5 mężczyzn i 2 kobiety pijące piwa na plaży. Był jedną z tych osób. Podczas przesłuchania agent potwierdził, że jego ulubionym drinkiem jest wiedeński lager, który wypił z przyjaciółmi na plaży. Potwierdzono, że SCP-294 jest w stanie w bezpośredni sposób pozyskiwać informacje z umysłu danej osoby, celem ustosunkowania się do jej wymagań. Dodatek SCP-294-Q01. Tester zamówił idealny drink. Automat dostarczył mu kubek zawierający bezzapachowy płyn w kolorze lawendowym. Po wypiciu cieczy tester najwyraźniej przeżył szok, a w następstwie tego popełnił później samobójstwo. Pozostawił po sobie list. Przepraszam, ale teraz już wiem, że wszystko jest jedynie wielkim rozczarowaniem. Odradza się zamawianie takich drinków. Nie zidentyfikowano jeszcze żadnego ze składników cieczy. Dodatek SCP-294-TEN-01. Tester zamówił coś, co spodoba się Cassie. Urządzenie zabrzęczało przez około 3 sekundy, a następnie dostarczyło pusty kubek, na boku którego wydrukowany był obrazek przedstawiający tradycyjne szkło do napojów gazowanych, wypełnione brązową substancją i pokryte bitą śmietaną. SCP-085 zidentyfikowała ciecz jako czekoladowy koktajl mleczny z bananem i uznała, że był przepyszny. Dodatek SCP-294-W. Naukowiec zamówił kubek muzyki. SCP-294 dostarczył mu iskrzący się płyn, który w smaku lekko przypominał alkohol. Po wypiciu tester stwierdził, że czuje, nie słyszy, ciągły rytm i zademonstrował, że potrafił się poruszać, a nawet tańczyć z umiejętnością, której wcześniej nie posiadał. Kontynuowane są testy związane z pojęciami abstrakcyjnymi. Dodatek SCP-294-AB. W czasie obszernego incydentu agent zamówił kubek przydatnej teraz wiedzy medycznej, schroniwszy się uprzednio na pierwszym piętrze pokoju wypoczynkowego. Spośród wszystkich 4 agentów w pokoju jedynie agent nie był poszkodowany. SCP-294 dostarczył zielonego płynu w kubku. Po skonsumowaniu substancji agent zaczął opatrywać rany innych agentów tak, jakby wcześniej został przeszkolony przez fundację pod kątem pomocy medycznej. Agent nie ma już owych umiejętności medycznych, a próby odtworzenia efektu spełzły na niczym. Agent spekuluje, że zdarzenie to było wyjściem awaryjnym, na które obiekt zdecydował się celem zapewnienia swojego przetrwania.
dodatek SCP-294-AC. Doktor zamówił historia mojego życia. SCP-294 zaczął brzęczeć i trząsł się przez około 3 minuty, po których dostarczył wysoce kleistą, nieprzejrzystą, czarną ciecz. Po skonsumowaniu produktu doktor stwierdził, że przypomniało mu się wszystko, co kiedykolwiek przeżył. Po teście doktor wszedł do swojego biura i po 48 godzinach wyszedł z niego z 538-stronicową autobiografią. Dodatek SCP-294-AD. Naukowiec zamówił "Zaskocz mnie". Automat dostarczył kubek z normalną wodą, która, jak się później okazało, była podgrzana do około 200 stopni Celsjusza. Po potrząśnięciu obiektu podczas transportu jego zawartość przemieniła się w parę, która nagle zaczęła pryskać na odległość 2 metrów. Dodatek SCP-294-AF. Naukowiec zamówił krew Chrystusa. SCP-294 wibrował, po czym dostarczył najpierw wiadomość "Hic est enim calix sagnuris mei", a następnie papierowy kubek, w którym znajdowało się około 0,12 litra wina z czerwonych winogron. Dodatek SCP-294-AG. Naukowiec zamówił kubek krwi Smilodona, kubek krwi gołębia wędrownego oraz kubek krwi Thomasa Jeffersona. Automat wyświetlił 3 błędy, brak zasięgu. Dodatek SCP-294-AH. Pracownik klasy D z IQ równym 99 i przejawiający małe zaciekawienie otrzymał pisemne instrukcje co do tego, jakie przedmioty powinien zamówić. Pracownik zamówił krew Canis lupus, po czym otrzymał kubek płynu zidentyfikowanego później jako wilcza krew. Następnie pracownik zamówił ślinę Equus ferus caballus. Automat dostarczył kubek płynu zidentyfikowanego później jako końska ślina. Kolejnym zamówieniem pracownika klasy D było urina Phascolarctos cinerus i otrzymał on kubek płynu zidentyfikowanego później jako urina koali. Następnym zamówieniem był płyn mózgowo-rdzeniowy Foberomys Pattersoni, po którym automat dostarczył kubek płynu, który aktualnie jest analizowany. Należy zaznaczyć, że gatunek Foberomys Pattersoni jest uznawany za wymarły w epoce miocenu, czyli od około 8 milionów lat. Dodatek SCP-294-AI. Dr. King zamówił kubek nadprzewodnika istniejącego w temperaturze pokojowej i otrzymał kubek soku jabłkowego z unoszącymi się na powierzchni substancji nasionami. Dodatek SCP-294-AJ. Dr. Menchu zamówił kubek białaczki i D151839 i otrzymał kubek płynu. Płyn został przebadany mikroskopijnie, co wykazało komórki limfoblastyczne pokrywające się z tymi u D151839. Drugie zamówienie, kubek białaczki D151839, wykazało wynik brak zasięgu. D151839 okazał się być wolny od białaczki. Jednakże w przeciągu 15 dni białaczka powróciła. Kolejne eksperymenty na SCP-294 obecnie oczekują na zatwierdzenie.